Siemka ze strony Prosout, to jest kolejny odcinek z Rayman Legends. Jak sobie pamiętacie, zrobiliśmy sobie poziom pod tytułem Uratuj Sybilię, otoczony i niebezpieczny, i piekło uciekło, które przeszłem bez żadnych śmierci, co aż się zdziwiłem. No i zaczynajmy poziom pod tytułem Chmura Ciemności. Tragedia. Jak jeszcze z tym nie będę miał problemów, to będzie git. Dobra. No i tu się wszystko zaczyna. Nie wiem, czy czasami gra jest, nie jest zbyt cicho, no ale dobra. To jest na razie łapa, która nas będzie gonić. Siup! Au! Nie. Kurde! Jeszcze... Ja nie wiem, jak ja mam ominąć tą lawę. No nie! Mówiłem wam? To jest straszny poziom, a ja jeszcze nie doszłem do walki. No i znowu. Kurwa. Czemu ta klatka akurat tam się zatrzymuje? Jakby nie mogła tutaj właśnie. Au. Dobra. No. Super, nie? I co ja muszę robić? Muszę ją bić tak na części. To jest po prostu straszne. Dobra, wezmę tu serduszko. No ja muszę ją właśnie tak napierdzielać. Tylko na tym polega ta walka. Dobra, widzę, że zmienia kierunek. Nie. Okej. Jedna część za nami. No super. Nie mogę stracić życia. To pewne. O Jezu. No przecież... No fajnie, nie? To już druga część walki. W sensie jest i tak najgorsza. A tutaj przynajmniej jeszcze się rozbija. Z tego co kojarzę. Kurde, nie zbił nic. O nie, ała, no! No i mi serduszka nie dadzą, no to jest chamskie. To jest naprawdę chamskie. Zostawcie mnie. Kurde! Aha, fajnie, się migrę przez chwilę. To jest moje. O, trafiłem akurat. Troszeczkę, ale trafiłem. Dobra, jeden z głowy. I one się przywracają. I przez dłuższy czas właśnie nie będziemy ich bić. Fiu. Jeszcze jeden ten. A? Nie, wcale nie trafiłem w świnie.
No! Jaka ta gra jest chamska, no. Jak tak można w ogóle? Dobra. To i tak jest najgorsze. No właśnie. Nie. Właśnie, ja sobie przypomniałem, że takie, o, podkręcone przebijają na wylot. No, oczywiście, jakaś pierdoła, musiałem je złapać, nie? O, to już dało dużo. Au, no! Dobra, walcie się. Staram się... oczywiście. Chciałem powiedzieć przetrwać. To chyba nie w tej grze. To mnie pierdolnie, no. Dobra. Proszę mu oczy. No jak to mnie walło? Jakim prawem? Cholera, no. Mówię wam, to jest takie denerwujące, ta walka. To już szkoda gadać. Ło. No dobra, miałem klatkę w ogóle, super. No i po co ja to robię? Super, ja się pierdolę, on mnie skrzydło. Inaczej to nie mogło być, nie? O, super, teraz już w ogóle, żeby zwalił jak nie wiem co. No kurde, czemu on nie chciał naładować pięści? No nie odlatuj serduszko, ty moje. Dobra. Nie trzepotaj, nie trzepotaj. Tak! Tak! O Jezu, udało się. Tutaj cholerę lumu, które zostaniemy. Ale jeszcze nam został ten tanicz przesłany. Powiem wam, że i tak mi poszło sprawnie. Zwykle to dłużej trwało. No i ostatni dołączył do kolekcji. Akcja zakończona. Ja sobie przejdę do napisów. Oczywiście ja nie będę teraz oceniać tej gry.
bo ja... Przecież wiecie, no, że ten... Że przychodzę... Wszystko! To jest seria, no tak jakby na 100%. Bo jednego najazdu na pewno nie zrobię, bo nie jest niemożliwy do przejścia. Ale mogę się chociaż odnieść do temu. Do fabuły. Znaczy, niczego nie można mówić. Bardziej poziomami. Rayman Legends. One są... Zależy po jakim rozdziale mówić, bo Olympus Maximus był dość fajnie skonstruowany, tak grecką chyba mitologię. Jakoś stworzone. Ja sobie tu zdobyłem do 900 lumów. Tutaj... Nie, głównie wszystkie powstały tak jakby na podstawie Rayman Origins. Bo... Na przykład... Kurde, jak to... O Jezu! Może ja to muszę pominąć, bo ja mam przecież jeszcze jeden poziom do przejścia. Ja nie mogę. Myślę, że... Zapomniałem, no. No. One są... One były robione na podstawie poziomu w Rayman Origins. Te pierwsze, no to były już takie prostsze. Te... No też były proste. Tam było coś z podniebnym sonetem. O! Pojawił się zły... Tak. Nowe najazdy nam przeblokowały. Ósmy poziom czaderskości. Ciekawe co dostaniemy z tego akurat losu. Powiedział, że wyszedł w Origins. Chyba też bym się przeszedł zamiast na najazdów. Ale dobra. Dobra, jestem już z powrotem. Mam nadzieję, że nie będziecie słyszeć moich przycisków, jak to było ostatnio na Gluglu. Tutaj zaczynamy z obójca smoków. No i co, słuchajcie się rytm, bla bla bla. No i zaczynamy. Koniec! Za piątym razem, szczerze. Szczerze, za piątym razem. Zawsze na początku mi nie wychodziło. Przed fajerwerkami właśnie zawsze mi nie wychodziło.
bo oczywiście Rayman nie mógł się złapać. Bo na co to komu? No i udało nam się zdobyć 5 szczęśliwych losów. O Jezu, ja przyciszę w ogóle. No, mam nadzieję, że będzie dobrze. Lecimy. W porządku. Fajnie. Finał. Kolejne, kolejne. Flick. Back to Origins, back to Origins. Skąd te kraby? O, bo blisko. Czekajcie, jeszcze bardziej to przyciszę. Dobra, lecimy dalej. Kolejne stworzonko. Fajnie, fajnie. Blig. No i back to Origins. Wędkarstwo podlodowe. No lecimy do stworzonek oczywiście. O! Mam już brązowe kucharki. Jeszcze 3 roboty ogólnie. O, jeszcze jeden. Lul. Myślałem, że to koniec. A zaraz się jakoś lepiej przypatrzę ze wszystkim drzewkom. Zobaczymy, ile jeszcze nam zostało. Tu mamy 5, tu mamy 5, tu mamy 3, tu mamy 5, tutaj mamy chyba najwięcej i tu mamy 5, lol, myślałem, że mamy więcej żar. Okej. Ale oprócz tostu wszystko mamy ponad połowę. No i odwiedzać to w następnym odcinku, czy zacząć od najazdów. I od prawdziwego wkurwienia. Ja i tak muszę właśnie odblokować to Living Dead Party, bo chciałem wam je pokazać, zanim jeszcze właśnie wejdę do Back to Origins. Dobra, czyli w następnym odcinku zaczniemy sobie od najazdów Małaki w Tarapatach. Tak więc co, to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania, na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Rayman Legends.